Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj przyszedł dzień naszego wyjazdu. Wojtek odwozi mnie i jego kuzyna, który siedzi z tyłu na lotnisko. Fajnie, nie? Fajnie, ale grać w gry komputerowej. Mati, cieszysz się, że jedziemy? Lecimy? Co? No, widzę przecież, że masz. Także... A ważysz więcej niż 23 kilo, chyba że podzielimy cię na pół, to wtedy może by się zmieścił. Także, jedziemy sobie na lotnisko, to jest lotnisko Chopina, tak? W Warszawie? Tak. Tak. Z lotniska Chopina jeszcze nigdy nie zdarzyło nam się lecieć, także fajnie. I na pewno zjemy sobie dobre śniadanko, bo mamy w planach, ale mnie przesiedla, mamy w planach zjeść sobie w restauracji, w której pracowałam. Co prawda nie pracowałam na lotnisku Chopina, tylko przy rondzie ONZ na Emilii Plater. I bardzo fajnie wspominam pyszniutkie jedzonko, więc oczywiście trzeba zaliczyć. A tam zamknięte, bo remont. Nie, mam nadzieję, że nie, że będzie otwarte. A jeśli chodzi... Zjesz Wojtek, proszę cię. Prawa autorskie, kurde. A jeśli chodzi o to, gdzie lecimy, no bo była zagwozdka tutaj i pisaliście w komentarzach, gdzie lecimy. Lecimy, moi drodzy, na Wyspy Kanaryjskie. Więc jeśli... No widziałam, że nie było odpowiedzi Wyspy Kanaryjskie, więc jeśli ktoś zaznaczył, że Hiszpania, to też się liczy. Więc pierwsza osoba, która napisała w komentarzu Hiszpania, wygrywa paczkę ode mnie. Coś wymyślę fajnego. Paczkę fajek. Co? I co miałam mówić? Na Wyspy Kanaryjskie lecimy, a dokładnie na wyspę Fuerteventura, także... Komar! Bier go! Dobra, zapraszam Was do oglądania. Chciałbym go. Jesteśmy na lotnisku, na co czekamy? Na odprawę. Tak. Właśnie miałam to powiedzieć, patrz, wyleciało mi słowo z głowy. Że czekamy sobie grzecznie, no, cierpliwie. Uwaga, moi drodzy. O, ja pierdzielę. Ciekawe jak mój wąs. O, nie ma wąsa. Jesteśmy już na puercie i czekamy właśnie, jesteśmy już przy autobusie, czekamy i będziemy zawożeni do naszego hotelu. Nie powiedzieliśmy Wam, że jedziemy z Itaką, także fajnie, bo wszystko jest zorganizowane i tak jest bardzo wygodnie, bezpiecznie, nie? A coś chcesz powiedzieć o temat? A, w ogóle jeżeli chodzi o testy, nie robiliśmy testów, gdy w Hiszpanii się nie robi testów, ponieważ zostaliśmy zaszczepieni podwójną dawką, więc testy nie są wymagane. O. Dzięki Ci Boże, ja nigdy nie miałam robionego testu i mam nadzieję, że nigdy nie będę mieć. I to, i tyle w sumie. No, trochę dokumentów do wypełnienia przed wyjazdem, ale połowę z nich nie w ogóle nie trzeba było przedstawiać, więc najważniejszy był... Co było z tym kodem QR właśnie? Najważniejszy był karta lokalizacji, którą trzeba było wypełnić 48 godzin przed lotem. To się robiło na stronie hiszpańskiej, na hiszpańskie takie ministerstwo, tak? A później w naszą stronę będzie zbierać to załoga personelu. No i tyle. Lecimy do hotelu. Perdidos, sé lo que siento, pero tú no, nos entendemos haciendo el... Wybaczcie moje włosy, ale wiecie jak to jest po podróży, jesteśmy już w naszym hotelu i właśnie zrobię Wam room tour, jest pięknie, naprawdę jest cudownie, więc zapraszam Was do środka. Powiedz, witam bardzo witam. Serdecznie. Jestem zmęczona, ale witam. Dobra, i mam włosy rozpieprzone, tak? Tak, tak. No. Dobra, jesteśmy w naszym tutaj... pałacu! Dobra, zaczynamy od łazienki, więc prezentuje się ona następująco. Proszę bardzo. Co ty zrobisz? Co nagrywasz? Jest cudnie, ja w ogóle kocham takie jasne wnętrza.
pięknie to wygląda, naprawdę. Jesteśmy zachwyceni, w ogóle oświetlenie i wykończenie, no pięknie. W łazience mamy mydło do rąk, mamy też balsam do ciała, jest też szampon, odżywka do włosów oraz żel do mycia ciała. Bardzo ładnie pachną. Dalej idziemy. Proszę, proszę. W każdym pokoju jest safe. Safe jest ogólnie dodatkowo płatny, ale w pakiecie Star Prestige safe jest darmowy. I patrzcie, co jest najlepsze. Wzięłam ze sobą parownicę. Okazuje się, że nie musiałam jej mieć, bo jest żelazko i mała deska do prasowania. I też to, że są w hotelach suszarki, no to jest wiadoma sprawa. W większości hotelów suszarki są. Ale, że są prostownice, to z tym się jeszcze nie spotkałam. Także miłe zaskoczenie. Ogólnie filmik, powiem szczerze, nie oddaje tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Wojtek, teraz Cię muszę asystencie poprosić, żebyś tutaj oświetlił. Jeszcze tam. Po prawej. Nie, a dwóch miejscach się świeci. Okej. Okay. Tak. No dobra, tutaj mamy oświetlenie i w tym miejscu. No tu jestem ja. Witam. Bardzo serdecznie. No i oczywiście, proszę bardzo, punkt kulminacyjny, wisienka na torcie. Prowadź do widoku. Wisienka na torcie, stoliczek. Dobra, widok z naszego balkonu prezentuje się tak. Mamy widok na caluteńki ocean. Patrz, to jest fajnie, tylko bo dla siebie. Zobaczcie, to jest fajnie, bo tu są te pilnowane. Są strażnicy wodni. Znaczy, okay. No, strażnicy wodni. Nie, 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 ratownicy. Ratownicy. Chodźcie do środka. Ogólnie to mamy, mieliśmy do wyboru różne tutaj, jak to się mówi? Jak to się mówi? No, opcje pokoju, tak? No, opcje i wybraliśmy sobie taką opcję, gdzie mamy Boże, moje rogi. Nazywa się Star Prestige. Mamy wyznaczone jakby osobne miejsca do wypoczynku. Mamy też osobne wyznaczone miejsca do jedzenia, tak? Tak, też są. W restauracji. I co jeszcze mamy takiego? I w ogóle, dobra. I w ogóle samo to, że właśnie mamy lepszy pokój na zasadzie takiej, że mamy typowo z widokiem tym najlepszym, no. Dokładnie. Ja powiedziałam ocean wcześniej. Ocean, dobrze powiedziałeś. Ja nie, bo jestem, widok ofertek, na morze, wiem, ale wiesz, że zawsze z geografii byłam słaba, a więc... Jest ocean? Ocean Atlantycki? Dobrze, Atlantyda. To jest Antarktyda. Nasz hotel nazywa się Iberostar Selection. Jest oddalony od lotniska 1,5 godziny około, tak? Tak. Coś koło godziny, ponad godzinę. Co jest też najlepsze? Wi-Fi tutaj jest 3 razy... Jakie? 3 razy szybsze niż nasz internet w domu. To jest hit. Ja tu chcę zostać na miesiąc, naprawdę. I w ogóle myśleliśmy nad jakimiś wycieczkami, ale tu jest tak cudnie, że nie chce nam się stąd ruszać, więc zobaczymy. Jutro mamy spotkanie z rezydentem, więc dowiemy się co i jak, ale dobra, już nie zanudzam, bo ile już mówię? Jezus Maria, 4 minuty, masakra, zanudzam. Także kończę, ogarniamy się do życia, trzeba się umyć, bo po całej podróży to masakra. Krztynimy. I zobaczymy co dalej. Jedzonko za godzinę, także bardzo jestem ciekawa, jakie to jest jedzenie. Jedzenie to jest sens mojego życia, więc... Lecimy właśnie na kolację i na terenie całego, chodź tutaj, na terenie całego hotelu jest obowiązek noszenia maseczki, również w restauracji, także będziemy mieć przez maseczki, nie śmieję się, taki żarcik. Będziemy sobie wkładać do maseczki od góry przynosi i będziemy sobie dać taki zrzutro. Ja mam dobrze, bo mi się będzie na brodzie zatrzymywać. Lecimy jeść i już nie mogę doczekać, jestem taka głodna, poza tym ja uwielbiam hiszpańskie jedzenie. Soy el pecado que amas comer. Chica, y si tú quisieras una sola vez conmigo, hay que ser claro lo que quieres, bebé. Ya pasó tu primavera y el amor que se fue, pero las ganas de darle a... Najpierw zaczęliśmy sobie od tych przystawek. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, więc zacznijmy sobie delikatnie. Mamy też zupkę rybną. Popatrzcie, ile tu jest składników. Mega.
Ogólnie jedzenia jest tyle rzeczy do wyboru. Jest smażalnia ryb, jest pani, gdzie robi pizzę, makarony. Po prostu nie jest w stanie się wszystkiego przejeść, jest tyle jedzenia. Sami zresztą widzieliście na przepisach, ale też nie jestem w stanie wszystkiego pokazać. Tutaj na przykład my siedzimy teraz przy chlebach, tam jest strefa, gdzie właśnie państwo smażą na świeżo ryby. No, jest po prostu niesamowicie. Smacznego kochania. Cuda. Jesteśmy teraz na strefie basenowej, a że akurat nie ma ludzi, bo jest późno, jest około godziny 20 albo później, nawet później, 23 jest? Druga? O, tu jest Wojtek. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj mamy tę strefę basenową, proszę bardzo. Tak mniej więcej Wam pokażę. O! Działa. Czyli coś jest na moim. I tu mamy strefę Star Prestige, czyli jest osobny basen. I osobne miejsca do leżakowania tuż z widokiem, chciałam powiedzieć, przy takim pięknym widoku. Idąc do swojego pokoju mamy takie widoki. Siempre un perdón, no te mentí. Ya no hay nada. Que me asombre, malo porque siempre confié en ti, y te conozco, solo el nombre. Me dice que me ama cuando hay nubes grises, pero me saludan mal las olas del mar. Está bien, piensa que está mal. Yeah. Ella dice que está bien, que son solo amigos, socios, nada que ver. Le tiene contraseña a nivel pro al cel. Sé que algo oculta, pero no sé qué es. Yeah. Oiga, oiga, señorita, quisiera decirle solo una cosita: que mi corazón todavía palpita. Pa' que no lo dañes, que ahí es donde tú habitas. Tú no estás de visita. Ella sabe que sin montar. Mejor nada, wey. La lealtad es algo que ella no aprecia. No le interesa nada de nada de nada. Ella sabe. Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu na Fuerteventurze. Jesteśmy już po śniadanku. Jak widzieliście, jest szał. Naprawdę. Jest, trzeba sobie zadać pytanie, czego tam nie ma? Tam jest po prostu wszystko. I wczoraj na kolacji, i właśnie dzisiaj na śniadaniu. To jest po prostu niesamowite. Jeżeli chodzi o jedzenie, jest po prostu na mega wysokim poziomie, a my to bardzo cenimy, bo jedzenie jest bardzo ważną rzeczą jednak na wakacjach. Wojtek się teraz bawi tutaj, bo mamy taki ekspres kapsułkowy. Ogólnie mamy coś takiego, że z racji, że mamy, jak się mówi, ten pakiet Star Prestige, to mamy tak, że na przykład minibarek jest za każdym razem uzupełniany, kiedy sobie coś z niego weźmiemy, więc nie ma to tak jak w takim, typowo mamy w hotelach, że za rzeczy z minibaru się płaci, tutaj mamy uzupełniany. Znaczy w tym momencie nie mamy, bo Państwo powiedzieli, że nam uzupełnią, tak? I w tym momencie jest pusty. No i co? Dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, pogoda nie rozpieszcza, ponieważ nie ma słoneczka. Jest bardzo dzisiaj pochmurnie, jest dosyć wietrznie. Zobaczymy, co będziemy robić. Ja na pewno chcę, Wojtek chce poczytać książkę, a ja myślę, że pomontuję te vlogi, które dla Was nagrałam, bo troszkę się ich zebrało, a chcę już je tak na szybko powrzucać, żebyście byli na bieżąco. Więc Wojtek tu działa z ekspresem, ja ogarnę swoje włosy w końcu i zabieram się za montowanie. Ale jest naprawdę mega. Pogoda jest taka, że na opalanie to raczej nie bardzo, bo nie ma słoneczka. Stwierdziliśmy, że wykorzystamy sobie czas w ten sposób, że skoczymy sobie na miasto. Miasto jest oddalone tutaj ile? 4,5 km pieszym. Tak, ale tutaj jest ścieżka rowerowa. Tu musimy, nie? Nie, tu jest dobrze. Okej.
to stwierdziliśmy, że się właśnie udamy na miasto. Zobaczymy coś ciekawego, może coś fajnego kupimy. I teraz idziemy sobie taką tutaj ścieżką, jest też ścieżka rowerowa. Na pewno w któryś dzień sobie rowery wypożyczymy. I w ogóle jeśli chodzi o tego vloga, to myślę, że nagram coś takiego, żeby po prostu, wiecie, oprócz wszystkiego pokazać w tym filmiku. Żeby później mieć czas tylko dla siebie, no bo jest to nasza podróż poślubna, więc nie wyobrażam sobie codziennie latać z kamerą i coś nagrywać, bo to nie jest fajne. I w ogóle, taka ciekawostka, mamy tutaj tak dobre wifi, że nawet będąc na plaży, działa. Będąc na plaży działa nam wifi. Wyobrażacie to sobie? To jest niesamowite. Czasami jak upuści się teren hotelu, to już przestaje łapać. Ale według mnie to jest to, że według pokoju mamy lepsze wifi. Myślisz? Mhm. Może, nie wiem, bo w momencie, kiedy się logujemy do wifi, do sieci wifi, to musimy podać swoje nazwisko i musimy podać też numer pokoju. Także tak to wygląda. A my teraz lecimy sobie na miasto. Jesteśmy teraz na shoppingu. Mamy taki, tutaj taką strefę shopping center. Chodzimy sobie. To jest taki wstępny. Co? Before center. Tak, bo tu jest ogólnie taka już miejscowa, właśnie troszeczkę żeśmy sobie tutaj przeszli. To jest taka miejscowa, gdzie jest tutaj bardzo słodki, co? Ale jakie ładne. Jest tutaj bardzo ładnie dużo sklepów, a z takich bardziej popularnych, co się nam rzuciło w oczy, oczywiście są te miejsca takie, wiecie, targowe, z podróbami i w ogóle. Nikt o to nie chodzi, jak w Egipcie. Tak, nie? Ale nikt nie namawia, nigdy, hello Polska, coś tam, $1 i te sprawy. No to tego tu zupełnie nie ma i to mnie bardzo cieszy, bo mnie to denerwuje strasznie. Z takich bardziej popularnych sklepów sieciówek to mamy na przykład, jest Douglas, jest Mango. Ale to jest początek. I oczywiście pamiątki. Na pamiątki na pewno gdzieś się załapiemy, ale to czy dzisiaj to zobaczymy. A tak to idziemy sobie dalej zwiedzać i może uda nam się coś fajnego upolować, co? No. Dalej. Algo que ella no aprecia, no le interesa nada de nada de nada. Ella sabe que se monta el que tenga mejor. Ostatnia rzecz, jaką wam pokazywałam, był to nasz pobyt na mieście. Tak naprawdę i tak nie dotarliśmy do miejsca docelowego, bo mieliśmy dotrzeć do jakby centrum miasta w Fuerteventurze. Ojej, dobrze mi się wydaje, mogę się mylić, ale my tak naprawdę nie przeszliśmy całości i myślę, że w któryś dzień się wybierzemy po prostu taksówką i tak będzie najłatwiej, bo jednak przejść tam to jest trochę sporo. Zmęczyliśmy się, nie ukrywam. Byliśmy też na obiedzie i byliśmy pierwszy raz na basenie, troszeczkę się opalaliśmy, w ogóle patrzcie, jak mi śmiesznie zjarało. O, nie wiem, czy to będzie widać. Mam po prostu takie tutaj wycięte, mimo że opalałam się tylko i wyłącznie w stroju kąpielowym, więc nie wiem, o co chodzi, że mnie tak śmiesznie złapało. Dziwna sprawa. Przed chwilą, w ogóle pokażę wam taka drobnostka, przed chwilą chodziła pani z obsługi i pytała, czy chcemy świeże ręczniki i dała nam takie cukierki, proszę bardzo. Nice. Ej, miła sprawa, w ogóle nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Teraz sobie chillujemy, Wojtek czyta książkę, ja zaczynam dla was montować filmy, a potem zbieram się na kolację. No i myślę, że będziemy kończyć tego vloga, no bo ileż można pokazywać, no nie? Nie mam z telefonu, bo nie wzięłam aparatu. Jesteśmy już po kolacji i teraz czekamy sobie na pokaz tańca flamenco, tak? Tak. Co wieczór tutaj w hotelu jest coś takiego jak właśnie jakieś takie wieczorne atrakcje, pokazy. Wczoraj były tańce, co to było? Jak ty możesz to powiedzieć? Taki pokaz Oscarów, coś takiego, tak, ale Oscarowych filmów, o dokładnie, tak, musicalu. Było świetnie, więc teraz czekamy sobie na flamenco i będziemy zamawiać jakieś drineczki, także bardzo sympatycznie.